Napisałam do chłopaka taką wiadomość: jeśli potrzebujesz pomocy duchowej i pomocy wspólnoty osób wierzących w Boga, kościoła katolickiego i chcesz zmienić życie, zadzwoń do mnie. Wielu, którzy postawili na Jezusa, już to się udało, bo Jezus kocha, szuka i czeka na ciebie. I podałam swój numer telefonu. Następnego dnia telefon zadzwonił od całkiem obcej mi osoby potrzebującej pomocy. Chłopak chciał pomodlić się o ducha świętego, aby zmienić życie. Czy masz na ścianie jakiś krzyż, obrazek święty? Pytam się go, gdy zaczynamy rozmowę. Nic nie mam, cały dom jest w maczetach, odpowiada. Nieźle. Odpowiadam i czekam dalej, a chłopak szuka po domu, co on może znaleźć pośród maczet. Nagle woła: Mam w szufladzie, znalazłem mały obrazek. I pisze na nim święta Rita. Tak mi mówi. Tak. To patronka o trudnych sytuacji, A tu właśnie taką mamy. Dobra. Połóż ten obraz przed sobą i modlimy się o Ducha Świętego. I tak zaczęliśmy modlić się o Ducha Świętego. Oddał swoje życie Jezusowi. Potem miał zostawić wszystko, to co było, i narkotyki, i wsiąść do pociągu potem poprosiłam wspólnotę ludzi pomóżcie się za niego aby zostawił wszystko i poszedł za Jezusem przez Maryję więc uwielbiam cię za te telefony uwielbiam cię za znajdowane obrazki uwielbiam cię za Maryję